Witam wszystkich. Dzisiaj troszeczkę tak bardziej restrykcyjnie, ponieważ już są pierwsze plotki, że kolano świrus już przechodzi przez media, przez internet, przez wizję i dużo... Założenie jest takie, żeby zrobić Fantastico moduł, który mi pozwoli zasilać audio. W sensie, że wsadzę sobie taką kartę pamięci z jakimiś tam testowymi kawałkami. Czasami jak naprawiam wzmacniacz, to fajnie było z czegoś odtworzyć, a nie zawsze mam ten kabel pod ręką. Czasami szkoda szukać, żeby telefonu podłączyć. I założenie jest takie. Moduł za 13 zł. Ma Bluetooth, ma czytnik kart, ma wbudowany tuner FM mizernej jakości. Wbudowany też jest wzmacniacz 2x10W przy 12V. My zasilimy to z takiego wcześniej już przygotowanego pakietu z balancerem, czyli 2S2P, czyli 2 razy, czyli daje nam to jakieś 8,4V przy pełnym naładowaniu i około 6 przy rozładowaniu. Starczy ten prąd, żeby ten wzmacniacz działał. Ale najważniejszym aspektem w tym momencie będzie tutaj wlutowanie się w brakujące piny, aczkolwiek są aktywne. Czyli wyjście liniowe i wejście liniowe, tak? Jeżeli bym chciał na przykład sobie użyć tego modułu jako wzmacniacz, żeby sprawdzić magnetofon, będę mógł na szybko to zrobić, nie szukając jakiegoś wzmacniacza, bo nie zawsze mam pod ręką wzmacniacz. Tak samo wyjście liniowe, jeżeli chciałbym na przykład użyć tego, żeby zasilić za... puścić sygnał do wzmacniacza, tak? Na karcie pamięci planuję mieć różne pliki testowe z basami, z 1 kHz dźwiękiem, z innymi takimi rzeczami, żeby ułatwiło mi to pracę na warsztacie. Jak wyjdzie? Nie wiem, ale powiem wam, że chcę do tego użyć kleju na ciepło i mini szlifierki, więc efekt może być przeróżny. A to jest antena FM. Zobaczymy! West side. Left side.
brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry. Ładowanie około 11-12 W. Myślę, że w przeciągu 2 godzin będzie naładowane do pełna. I niedługo sprawdzimy, ile czasu będzie mogło nam to odtwarzać. Do urządzenia kontrolnie wrzuciłem głośnik z przełącznikiem. Jest zasilany z tego kanału. Czyli możemy sobie w przypadku chęci posłuchania muzyki w terenie po prostu włączyć go i używać wbudowanego głośnika. Jest to 4-watowy, chyba 4-ohmowy głośnik. Więc jest trochę za słaby do tego urządzenia, więc lepiej nie szaleć. Podczas ładowania można również właśnie używać urządzenia. Niestety w moim bunkrze odbiór jest praktycznie niemożliwy. To nie wyszło. Na początku label z modelem miał być tutaj, ale nie władam jeszcze dobrze klejem na ciepło. To jest mój pierwszy projekt. Następny będzie dla mojego szwagra odtwarzacz tarasowy, czyli będzie to 2+1. Wbudowany moduł, wbudowany za chwilę, tylko tam będą dwa moduły, wzmacniacz będzie dużej mocy, więc będę musiał zastosować separator zasilania modułu, ponieważ na stole strasznie brzęczał. Wchodziły jakieś różne zakłócenia z modułu i przy zasilaniu ich z dwóch oddzielnych napięć wszystko jest super, więc taki trik zastosujemy, plus będzie z zewnątrz wyjście na IR. Będę musiał jakąś małą 3-pinową kostkę zastosować, żeby z tarasu można było sterować funkcjami odtwarzacza. I to tyle, tak? Tam będzie wbudowany zasilacz, budowa będzie ze 3 razy większa, zasilacz będzie od laptopa, 90-watowy. Cały zestaw powinien pobrać maksymalnie 80 W, więc mamy 10 W zapasu. Oczywiście jest to moc w piku. Dajcie znać, jak Wam się podoba, a ja robię testy odsłuchu, a tak naprawdę długości pracy, bo jakość to tutaj jest raczej mizerna.